wypełnić swoją służbę. Dzisiaj czas na podziękowanie, bo bez nich, bez ich ofiarności wiele rzeczy zginęłoby z tego świata i z naszego życia. Może wielu spośród nas by tutaj nie było, gdyby nie oni, nie ich trud, nie ich wysiłek. Dzisiaj za to wszystko dziękujemy. Ale chcemy także spojrzeć na tę posługę strażacką z takim wielkim zaufaniem, bo oni wyjeżdżają do różnych zadań. I myślę, że to oni najlepiej wiedzą, że różnych ludzi spotykają tam, gdzie pojadą. Czasami ten, który potrzebuje pomocy, utrudnia udzielenie sobie tej pomocy. Czasami ten, który potrzebuje pomocy, zachowuje się tak, że w zasadzie no, należałoby go najpierw uśpić, żeby pozwolił sobie pomóc. I potrzeba takiego rzeczywiście zaufania do tego, który przyjeżdża z doświadczeniem, który został wyznaczony do tego zadania. Potrzeba takiego zaufania z naszej strony. Nie tylko być wdzięcznym po fakcie, ale ufać, że ci, którzy przyjeżdżają nam na pomoc, wiedzą, co robią, że znają się na swojej robocie. Zwrot! Równo w prawo! Zrozumienie dla naszych potrzeb i wsparcie, dzięki któremu nasza służba staje się łatwiejsza. Życzymy także wszelkiej pomyślności oraz samych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.